Dzień dobry Państwu. Aż chrypy dostałem. Siemaneczko, nie sądziłem, że to kiedykolwiek jeszcze powiem, ale powiem. Powiedziałem, jak słychać, jak widać. Sorry za chrypę, ale jakoś tak wyszło z tą chrypą. Cóż mam powiedzieć? Witamy z Wektroniska. Z linii kolejowej Skierniewice Łuków. Linia numer 12. Wyjeżdżamy właśnie ze Skierniewic. I co? Miało nie być kanału, nie? A no jest kanał dalej. Przy czym tych filmów to ja dużo niestety nie będę wrzucał. U podstawowego mojego pracodawcy, u którego pracuję, dostałem zakaz wrzucania i upubliczniania takich filmów. Mój pracodawca sobie tego nie życzy. Nie będę tego komentował, bo ile można to komentować? Ale nie jeden pracodawcą człowiek żyje. Także to co? Także jesteśmy, nie? Znowu film z linii Skierniewice Łuków znad rzeki Rawka. Pod słońce, niestety, będą oczy cierpiały. Ale cóż, czasami nie ma wyjścia, nie? Dzisiaj nieco inaczej. Dzisiaj macie pogląd na przyrządy. Na przyrządy Wektrona. Wyraźnie. Zobaczycie sobie, jak wygląda praca tej maszyny, jeśli chodzi o przyrządy, czyli zadawanie mocy na silniki trakcyjne, powietrze w przewodzie głównym, prąd w sieci, takie tam pierdoły, ewentualnie wszystkie usterki, które po drodze wystąpią. No i tyle, no. Wypadłem z obiegu, nie chcę nic mówić, wypadłem z obiegu, bo tak zacząłem nagrywanie i nie wiem, co mówi się. O właśnie. Ale cóż, życie. Plan dnia dzisiejszy. Plan dnia dzisiejszy jest taki. Sorry, jeszcze muszę tutaj parę kratków wyciągać z torby. Plan dnia dzisiejszy jest taki, żeby zjeść śniadanie, wypić kawę. Musimy to zrobić podczas jazdy. Nie było czasu z Skierniewicach, żeby kawkę wypić. Zaciągniemy pociąg gdzieś tam. I stamtąd gdzieś tam zabierzemy drugi pociąg z powrotem w tą stronę, nie? Jak to słynne powiedzenie mówi, co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Jedziemy dzisiaj Wektroniskiem. Na Wektronisku mamy nałożone jakieś 600 ton na haku, próżny pociąg. W stronę przeciwną będzie jakieś 2500. Pogoda piękna. Wakacje zapowiadają w drugiej części dnia burzę. Zobaczymy, co z tych zapowiedzi wyjdzie. No i tyle. Wielkich zmian w krajobrazie się nie spodziewajcie od ostatniego, w porównaniu z ostatnim filmem, tu się nic nie zmienia na przestrzeni lat, a gdzie jeszcze, gdzie mówić o kilku miesiącach. Także co? 7 days, termosik z kawą. Jedziemy. Nie chce się, ale nie, niestety. Przed nami pojechał koleżka z EcoRail. Jak to się kiedyś mówiło, spoko ziomek. Sekundę my pogadali, później on dostał semafor i musiał uciekać. Pozdrowiam Kalaniego oczywiście. No i teraz musi dobrze uciekać przede mną, nie? W Szonowej pewnie będę, w puszczy pewnie będę stał, bo nie będzie po nim dojścia. W Szonowie będę też stał, bo nie będzie po nim dojścia, a później już powinno jako tako
Chociaż nie, on kontenerkiem to ma tutaj 70 na godzinę, ja mam 60, także prędkość rozkładową. Także co? Także może jakoś specjalnie blokowo mnie nie będzie, nie? Powiem wam szczerze, że ta linia z Kierniewicy u Głów to jest jedyna taka linia kolejowa, na której mimo że masz klimatyzację i tak dalej. 011 dla Puszczy Bariańskiej, prosi odbiór. Sorry. 011 spraw. A ale ja na nie mówię, mam to, żeby pana stację jazdu na razie nie będzie i mam prośbę, to tam nie ma nie przez tej jazdy. 11. Oczywiście, nie ma problemu. No dzięki. No to już się robi ciekawie. W stacji stoi koleżka, o którym przed chwilą mówiłem, bo nie ma dojścia do Mszonowa. A ja będę stał za nim, na szlaku, z tym, że nie pod semaforem wjazdowym, a jakieś 400 metrów wcześniej przed przejazdem kolejowym. Jakbym zatrzymał się przed semaforem wjazdowym, zablokowałbym przejazd kolejowy. Także niestety stajemy dużo wcześniej. Pytanie, czy w tym słońcu będę widział semafor wjazdowy, nie? Podejrzewam, że niekoniecznie. W sumie mógłbym przed tarczą zatrzymać się, ale... Tak, w tych szaczorach, w tych komarach już wolę przed tym przejazdem postać. Obserwować reakcję ludzi. No. O czym to ja mówiłem? Szczerze, to już sam nie pamiętam, o czym ja mówiłem. Cierpliwie stoi. Jeden z drugim. Dobra, zatrzymujemy, nie będziemy straszyć. Machniemy jest wiedzia. Zwykła kultura, nie? Stał, cierpliwie czekał, widział, że się ledwo toczę. Stał cierpliwie, dopóki sam mu nie machnąłem, żeby jechał. No. Także co? Czekamy, zostawiamy pociąg lekko zahamowany. Jak widać, jakieś 4600, 4700 w przewodzie głównym. I czekamy. Myślami przy podmianie w Skierniewicach. Oj, Juniek, Juniek.
pokazałem mu, może zaczaił. Zobaczymy. Dobra, przyjechało cargo z przeciwka. Więc kolega przed nami powinien ruszyć, a my wjedziemy na jego miejsce. Ogólnie o co chodzi z Puszczą Mariańską? Kto nie zna tego szlaku, nie zna tej linii kolejowej, nie będzie wiedział, że z Puszczy Mariańskiej do następnej stacji, czyli do Mszczonowa, jeździmy tylko po jednym torze i to już od lat 2000. Tuż przed Mszczonowem wybiło źródełko, tak to można nazwać. No i nasyp został podmyty, od tamtej pory ten tor jest zamknięty, tor numer 2, jeździmy tylko torem numer 1, no i to jest takie wąskie gardło z tej Puszczy Mariańskiej do Mszczonowa. Tu się wszystko korkuje. Położenie tego wąskiego gardła jest na tyle, nazwijmy to, perfidne, że Puszcza Mariańska jest ostatnią stacją przed Skierniewicami, a w Skierniewicach bardzo często robi się zmiany drużyn, ewentualnie pociągi stoją dość długo z powodu braków przebiegu i tak dalej, nie? I teraz tak, pociągi jadące od strony Pilawy, od strony Łukowa stoją w Mszczonowie, ponieważ jadą teraz pociągi od Puszczy Mariańskiej, tak? Ruch wahadłowy po jednym torze. I od Puszczy Mariańskiej na przykład już nic nie jedzie, jest tor wolny, można z tego Mszczonowa w przeciwną stronę jechać, ale nie jedzie nic, bo Skierniewice są zapchane, nie mają toru, tak? I dalej to wszystko w tym Mszczonowie stoi. A później jak już się tor w Skierniewicach zwolni, to znów od tej strony pociągi jadą, nie? Od tej strony pociągi też trzeba przepuszczać jak najszybciej, powiedzmy, powinny mieć priorytet. Z tego względu, że Skierniewice, tak jak już powiedziałem, potrafią się zapychać, brakuje torów, prawda? Także no, trzeba tu Skierniewice uwalniać. I co? No i jest jak jest. Robi się kocioł, robi się bałagan, a jeszcze dołóżmy do tego to, że od strony Łukowa te tarcze typu, stacje typu Mszczonów, Tarczyn mają dość mało torów bocznych, bo Mszczonowie jest w sumie dwa boki albo trzy boki, już nie pamiętam, chyba dwa boki, z czego jeden jest non-stop zajęty przez pociągi, które kończą bieg w Mszczonowie, na tamtejszą bocznicę przyjeżdżają. Także no nie ma gdzie tych pociągów stawiać, robi się kolejka z jednej, z drugiej strony, prawda? No ale cóż. I później dochodzi właśnie do takich sytuacji. Puszcza Mariańska też jakoś wybitnie boków dużo nie ma. Ma chyba z tego co pamiętam trzy boki. Nie, dwa boki, przepraszam. Dwa boczne tory, na których można pociągi zatrzymać. Na tych dwóch bocznych torach też często pociągi się zamykają, czy oczekują wolnych torów w Skierniewicach. Także no jest to ogólnie kocioł, nie? A teraz jeszcze przed weekendem i na weekend tych pociągów tam trochę dowaliło. Jeden za drugim. Po tej linii Skierniewców naprawdę sporo teraz tego jeździ. Ruch nam się wzmożył. No i co? Jest kocioł. Jeszcze są takie smaczki właśnie, tak jak tutaj w Puszczy Mariańskiej, że mamy semafor wjazdowy, 400 metrów przed semaforem wjazdowym jest przejazd kolejowy. I niestety, ale tego przejazdu zostawić nie możemy, czyli parkujemy przed przejazdem. I mamy podane. Możemy jechać. Najpierw trzeba wyluzować. Luzujemy, zwalniamy hamulec, dodajemy moc. Mało tej mocy, bo pociąg tam jeszcze luzuje. Tutaj jest spadek w kierunku Skierniewic. Dlatego zanim pociąg wyluzuje, już zadajemy moc. Mało to mało. Ale zadajemy, żeby nam pociąg się nie cofnął, tak? Pociąg się naciąga, jak wyluzuje, pojedzie sam. I właśnie to zrobił. Puszczano 164 008. Puszcza Mariańska, składa się dla pociągu.
Tak to wygląda, proszę Państwa. Wciągamy w stację Puszcza Mariańska i w Puszczy... I w Puszczy Mariańskiej postoimy kolejny raz w oczekiwaniu na wolny tor. Zwolnienie szlaku do Mszczonowa i miejmy nadzieję, że my pojedziemy, a nie coś z przeciwka. Semafory tutaj są normalnie zajebiste. Lepiej widać sygnał pomarańczowy jak sygnał czerwony na semaforze, nie? To jest ciekawe. No proszę, wpuszczę baboczki zajęte, jak widać. Stoi traks i stoi jakiś ogóreczek z węglarkami. Puszczy Mariańskiej z tego względu, że właśnie jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, jak w tym momencie miałem, że zatrzymujemy na szlaku przed semaforem, no tam jest pochylenie, nie wiem, 5 promili, coś takiego, 4-5 promili w kierunku Skierniewie, czyli ruszamy pod górę, a najczęściej w kierunku Łukowa, poza kontenerami oczywiście, najczęściej w kierunku Łukowa jeżdżą ciężkie pociągi, ważące po 3000 ton. No i nie jest takie łatwe wcale stamtąd ruszyć, tym bardziej, że nowe lokomotywy coraz częściej mają taką funkcję wbudowaną, że gdy skład cofnie nam się dosłownie o metr, wtedy lokomotywa wdraża hamowanie nagłe, także trzeba ruszyć tak, żeby nam ten pociąg się nie stoczył nawet o metr, nie? Co nie jest wcale łatwe w przypadku pociągu ładownego. Pociąg próżny to tam bez problemu, nie? Ale z ładownym czasami bywają problemy. I tak jest na każdej stacji do samego praktycznie Tarczyna, w sensie Puszcza Mariańska i Mszczonów. Nie? W Mszczonowie jak zatrzymamy, tak samo mamy pod górę, tak samo nie jest takie proste to ruszyć. I parkujemy. Zobaczcie, że przyhamowałem mocniej. Wyszło na to, że za mocno, że za wcześnie się zatrzymam, więc popuściłem mu hamulca, ale nie do końca. Nie dałem w luz, tylko zwiększyłem ciśnienie w przewodzie do 4600, powiedzmy, nie? Czyli zmniejszyłem siłę hamowania. Nie wyluzowałem składu, tylko zmniejszyłem siłę hamowania. A dlaczego? Dlatego, że jakbym wyluzował, tym za chwilę nie miał czym hamować, nie? Zawory na wagonach przestawiają się pod wpływem ciśnienia powietrza z trybu hamowania na tryb luzowania, ale nie działa to już tak od razu. Jeżeli zawór jest w trybie luzowania, to przestawienie go w tryb hamowania wymaga albo czasu, albo spuszczenia jeszcze większej ilości powietrza, tak, w przewodzie głównym. Jeżeli z ciśnienia powietrza, powiedzmy 4200, dałbym w luz i chciałbym w tym momencie jednak zacząć hamować, to musiałbym to ciśnienie powietrza poniżej 4200 jeszcze spuścić, żeby te zawory z powrotem przeskoczyły w tryb hamowania i wagony de facto zaczęły hamować.